Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Geometrycznej Góry, gdzie walczymy z naszą windą ze szklanymi drzwiami. I tak, drzwi się zamknęły, bo w międzyczasie trochę pogłówkowałem, jak wprowadzać obwody, więc za chwilę je otwórzmy. Chciałem, żeby się zamykały po pierwsze wszystkie naraz i po drugie jeszcze jest jedna kwestia związana z tym, że najwyraźniej ten redstone, który znajduje się w tym miejscu, on musi być gdzie indziej. On musi być gdzie indziej, on musi być podniesiony o jeden blok. On musi być podniesiony o jeden blok. Ponieważ. Czyli tak naprawdę. Wrzut na tyłku. Wrzut na tyłku. Muszę go podnieść. Czyli stąd sygnał musi dotrzeć tu, do tej cegły, ale ta cegła musi być w tym miejscu. Ma to sens? Jakiś? Trochę ma. To jest, podejrzewam, tak, to jest blok z naszą wodą, który udaje wodę. No i teraz w takim układzie, jak, co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Musimy gdzieś skołować jednego tika. Musimy gdzieś skołować jednego tika opóźnienia. Czyli tego bloku nie możemy się pozbyć za bardzo. Winda, którą miałem zainstalowaną w kopalni, to jest dodatkowe opóźnienie, żeby po wejściu się nam od razu nie podniosło. Tamta winda miała tak fajnie, że ten tik musi być jeden później. Co tu, kurczę, zrobić? Jeden tik. Co powiecie na... nie ma. Tak nie mogę zrobić. Jakby tu ustawić czerwony proszek. Musimy odejść troszkę od... w takim układzie od rozwiązania fabrycznego i sprawić, że dalej będę mógł wstawić tutaj ten jeden repeater, ale będę to musiał zrobić właśnie obchodząc to troszkę na bok. Musimy po prostu zyskać odrobinę miejsca na to. Czerwony sygnał będzie wychodził z... o kurczę, nie mam czerwonego proszku. Karamba. Dobra, muszę... Za każdym razem, patrzcie, za każdym razem jak coś chcę robić, to mi jednej rzeczy brakuje. Tym razem natomiast mam wymówkę, bo czerwony proszek poszedł na zrobienie zwykłych pistonów. Więc tak, moja wina, ale nieważne. Z czasem człowiek chce, żeby szybciej biegał na przykład. Także przydałaby się perła Endermana, ale jeszcze żeśmy sobie nie wyfarbili. Więc teraz tak, wchodzimy tu i mamy akurat czas, żeby stanąć na podnośnikach. To nam gwarantuje ta linia opóźniająca. Dodatkowo potrzebuję wyciągnąć sygnał z tego miejsca. Wysłać go. Tak, żeby się nie wpakować w tą czerwoną pochodnię. Do tej czerwonej pochodni. Więc zrobimy to w ten sposób. Tu umieścimy repeater. To jest ten nasz jeden tick, którego potrzebujemy. Jeden cobblestone. Dobrze. Drugi cobblestone. Teraz to jest. I to powinno nam ten problem rozwiązać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie będziemy specjalnie się akurat w tym miejscu w to zagłębiali, ponieważ dodatkowo potrzebujemy mieć kolejny sygnał z czerwonego proszku, który będzie wychodził z tego bloku. Ojej, Jezus. Jak to zrobić? Jeszcze raz. Tu musi być kolejny czerwony sygnał z czerwonego proszku, który będzie wychodził z tego bloku i będzie udawał się w górę i będzie nam uruchamiał tą czerwoną pochodnię, która będzie tutaj. Czyli tak naprawdę potrzebujemy wyłączyć napięcie w
tym bloku w sposób taki, żeby się ten sygnał nie zwarł z tym sygnałem. God damn it. Dlaczego to jest takie wściekle trudne i skomplikowane? Może zrobimy to jeszcze inaczej. Dobra, to wywalmy. Ten czerwony sygnał możemy wyciągnąć równie dobrze z tego miejsca. To może spróbujmy najpierw swoich sił spróbujmy w takim razie z tym czerwonym sygnałem. Wydaje się, że będzie łatwiej go osiągnąć. Tak, zdecydowanie łatwiej. Czyli w tej chwili star wyłączony, wszystko jest normalnie, więc jest tak, jak być powinno. Dokładnie identyczny mechanizm zróbmy po tej stronie, gdzie jest nasza czerwona pochodnia. Tu jest. Dobra. Identyczny mechanizm zrobimy po tej stronie. Tak. Wszystko działa, jeszcze musimy go tylko pewnie wyzerować, bo się na jednym tiku szkło wysunęło. O, i teraz będzie tak, wchodzimy do windy, bum, zasuwa się i jedziemy. Taki jest plan, więc tu na razie żeśmy ten problem rozwiązali bardzo szybko i sprawnie. I to dobrze. Teraz tylko musimy wprowadzić ten jeden tik z powrotem do tego bloku. Jakby to zrobić inteligentnie? Mógłbym spróbować zrobić to przy pomocy czerwonej pochodni. Tylko nie mam skąd tego sygnału wyciągnąć tak naprawdę. Chyba że sygnał ten wyciągniemy również z tego bloku i umieścimy go w tym bloku obok, bez konieczności używania repeatera, tylko przy pomocy czerwonej pochodni. Cały numer polega na tym, po prostu... Nie możemy, czyli po prostu z tego bloku wyciągamy repeaterem. Chodzi o to, że te wszystkie pochodnie, one muszą być zapalone na zmianę, inaczej to ustrojstwo nie będzie działać, nie możemy użyć czerwonej pochodni. Czyli jeden tik jest, to będzie działać. Tak, podpięliśmy się w miarę sensownie, przynajmniej tak się wydaje na pierwszy rzut oka. Powinno zatrybić jak należy. To jest sticky piston, tego nam nie potrzebujemy. Możemy umieścić zwykłe pistony teraz. Może niekoniecznie w ten sposób. Może dalej niekoniecznie w ten sposób, bo musimy striggerować w całość. Ej, po co kabal? Dobra, ale już lepiej. Chyba będziemy musieli troszkę czasu poświęcić, bo z jakiegoś powodu nie mogę ich tak postawić, stojąc na bloku normalnie. Czyli musimy używać bloków od góry. Dobra, to na razie jest. Jeszcze mechanizm nie jest gotowy, nie odpala tak jak powinien, bo nie posiada ścieżki z czerwonego proszku tutaj z tyłu. No więc teraz kolejna czerwona pochodnia. Dobra, moment. Potrzebujemy tych czerwonych pochodni kilka i numer polega na tym, że tu nie możemy tego zablokować. Zasadniczo numer polega na tym, że ten blok stanowi jednocześnie o uruchamianiu pistonów. Więc tu powinien być umieszczony czerwony proszek i tutaj również powinien być umieszczony czerwony proszek. Tu powinien być umieszczony czerwony proszek. Musimy zamontować parę rzeczy. To jest grable. Nie potrzebuję jakby grable'a. Chcę użyć zwykłego kobla. Ponieważ ten cobblestone będzie uruchamiał nam odpowiedni piston. I ta obudowa, która się znajduje w szybie, ona jest istotna. Ona jest istotnym elementem całej konstrukcji. Muszę sobie wybudować nowe wyjście z tej dziury, żeby było szybciej. Tego nie mogę zamknąć, więc jest problem. Ale mogę zrobić tak. No. Ta obudowa ma przekazywać sygnał odpowiednio przez czerwone pochodnie. Jedna, druga,
kolejda, tak? Tu musi się znaleźć kolejny czerwony proszek. I tak dalej, a tu będzie obudowa, która będzie przekazywała de facto ten sygnał do wysuniętego pistonu. I ten proces musimy zasadniczo powtarzać aż do samej góry, gdzie zajmiemy się mechanizmem usuwającym pasażera z windy. Teraz po tej stronie chyba musimy zrobić dokładnie to samo, żeby to miało prawo działać. Pytanie, czy mamy czerwone pochodnie wystarczającej ilości. Nie za bardzo. Ale mamy patyki. Więc za chwilę sobie je zrobimy. Znaczy patyków może nie mamy, ale za chwilę będziemy mieli. Więc mamy tak, mamy czerwony proszek. Kilka pochodni, przynajmniej na razie na początek, żeby to uruchomić, jak najbardziej wystarczy. Tak. Wygląda nieźle. Już mnie bolą nogi na samą myśl o tym, że zaraz będę tutaj kicał na górę. Z tego co pamiętam, zresztą tak to się dokładnie również odbywało poprzednio. To była czerwona pochodnia. I tutaj... A nie, dobrze, tu nie jest potrzeba, bo tu akurat nie mamy pistona. Piston będzie dopiero kolejny. Tak, tu będzie. Tu będzie kolejny piston. I tu potrzebujemy kobel i czerwony proszek i blok i powtarzamy wszystko aż do samej góry. Zobaczmy jeszcze, czy to działa na pewno. Powinniśmy wjechać w tej chwili tym mechanizmem przynajmniej trochę do góry. Coś nie do końca trybi. Nie startuje drugi pistol po drugiej stronie. Czemu nie startuje? Bo tu nie mamy czerwonej pochodni. Sygnał nie jest przekazywany jak należy. Pionie. Znowu się skończy na tym, że pomina jakąś czerwoną pochodnię i nic nie będzie z tego powodu działało tak jak trzeba. No właśnie, kolejna czerwona pochodnia brakująca. Spada Gravel. To się ogarnie. No dobra, zobaczmy jak to działa. Musimy z tej strony dokończyć ten jeden słup. Ponieważ widzieliście, tam jest piston zacięty i przez to nie możemy pojechać bardziej do góry. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli zbyt wiele gravela przed sobą. Nie powinniśmy mieć. Ale powiem wam, że tak naprawdę to nigdy nic nie wiadomo. No, podsadźmy się. Raz, dwa, trzy, cztery. Puk. Czerwona pochodnia, proszek, obudowa sterująca pistonami. Nie, teraz powinno być znacznie lepiej. Nie chcę robić creepera w okablowaniu, stąd nasza pochodnia. Tak, działa. Tak się ta winda. Jeszcze możemy wlać wodę od razu, zawczasu, żeby nie było takiej sytuacji, że w którymś... Fuck. Kurde, zapomnieliśmy o wodzie. Szajse! Mordę jeża. Widzicie o co chodzi? Co się znowu stało. Tą wodę, co tak się żeśmy zastanawiali, jak ją zrobić, zapomnieliśmy o niej. Jak tak utrzymamy, to niestety będzie problem z tą windą. I tak to się dziwnie kończy w momencie, kiedy człowiek nie
zarządza swoim czasem wystarczająco dokładnie. I jest czwartek wieczór i jutro jest piątek i miał być odcinek z Minecrafta. Ja już widzę, jak zdążę na 8 rano. Ale tak, jeśli chodzi o postęp z windą, niestety nie udało mi się przeskoczyć tych drewnianych płytek naciskowych. Po prostu się nie da. Nie kojarzę, nie mam pomysłu. Dywan może można by tutaj położyć raptem, ale to ja już wolę mieć coś drewnopodobnego na tej podłodze. Inna sprawa, że płytkami, które wyzwalają całość, będą te, bo nie da się ich po prostu bliżej postawić z powodu quasi połączeń redstone-pistonowo. Jak ten blok dostanie power, to się piston rusza, więc niestety tego nie damy rady zrobić. Po prostu się nie da. Więc te płytki wyzwalają, te płytki tylko przytrzymują wodę, żeby nam się udało wejść. Szkło zastąpiłem dyniami. No i zasadniczo całość już działa. Już uruchomiłem nawet ściankę spychaczkową i całość jako tako wygląda i się nawet broni. Raz na jakiś czas coś nam z góry spadnie. Może się na razie nie będę tym zajmował, nie chcę mi się. Tak samo nie będę męczył tej komory do zbierania itemów. Natomiast żeby zejść, owszem, moglibyśmy skorzystać z drabinki, która tu prawdopodobnie po wieki wieków zostanie schowana gdzieś w ścianie, żeby była na wszelki wypadek. Wystarczy, że naciśniemy guzik. On nam otworzy tą ścianę i możemy sobie zaskoczyć spokojnie na dół. Wylądujemy bez problemu w wodzie i sobie wyjdziemy normalnie przez drzwi. Minus jest taki, że niestety, żeby wykonać ten system, musiałem się wpiąć do obwodu niezadegowanego, czyli gdzieś musiałem sprawić, że wysoki sygnał, który trafia na wszystkie te pistony tutaj z tyłu, które sprawiają, że ściana się otwiera w odpowiednim momencie i zamyka, jak już jesteśmy na górze, sprawił, że to jest tak, tu jest guzik na tej deseczce. Czerwony sygnał spływa i gasi tą pochodnię, co sprawia, że otwiera nam się ściana. Na wystarczająco długo, żebyśmy mogli wejść, zejść, zeskoczyć. Skutek uboczny jest taki, że się również wysuwa od razu jeden piston, ponieważ blok, na którym ta pochodnia stoi, dostaje sygnał, a że sąsiaduje on z pistonem lepkim, który wysuwa piston nielepki, no to również się on wysuwa. Ale to tam powiedzmy, że to dużo nie wpływa. Po prostu mamy malutką przerwę, no i jak się wyjdzie z windy, to oczywiście ona ruszy na sekundę. Ale to też nie jest jakiś problem. To, że jak się stanie na płytkach w przejściu albo coś tam upadnie, bo to w końcu jednak są płytki drewniane, one reagują na nacisk przedmiotów, no to wtedy ta winda jest zablokowana i jeździ. Zdecydowanie zaletą tego rozwiązania będzie to, że żaden bobek nam nie spadnie. To jest zaleta. Wada jest taka, że tu chyba będę musiał dorzucić jeszcze jednak mimo wszystko jedne szklane drzwi na wszelki wypadek, bo nie chciałbym wyjechać tutaj przez tą windę i stanąć twarzą w twarz z creeperem. To by po prostu było upierdliwe później tą dziurę odbudować. Natomiast bez wątpienia jest bardzo duża szansa, że nawet jakby coś przez tą wysadzoną dziurę postanowiło nam spaść, to w sobie nie jest wcale żadna zaleta, bo to nie będzie miało miejsca. Tak przez chwilę pomyślałem, że wszystko co spadnie z góry zaraz na górę wróci, bo tak, ale to jak wyjdzie tu, to drzwi się zamkną już za nim. To nie ma specjalnie znaczenia. Zastanawiam się jeszcze, czy nie spróbować jednej rzeczy. Mianowicie w tej chwili system działa tak, że w momencie, kiedy przechodzimy po tych płytkach, jest wyzwalane na podwójnym opóźnieniu, żebyśmy zdążyli wejść i w ogóle. Ja chyba to już rozważałem, czy by nie spróbować zrobić takiego manewru, żeby to wszystko było wyzwalane tak samo jak w przypadku naszego mechanizmu kopalnianego z przycisku. I powiem wam, że na obecną chwilę, w momencie, kiedy już tak naprawdę to nie ma znaczenia, bo płytek się nie da mniej opóźnić i tak dalej, to chyba uda nam się sprawić chyba będzie problem. Tu mamy podłogę, która troszkę nam delikatnie przeszkadza. Tak, żeby umieścił tu guzik, to muszę mieć tutaj blok, o, coś takiego muszę wykonać.
Ups. Wiecie dlaczego? Bo tak. A, jeszcze dwa. Muszę skupić sobie dwa czerwone proszki. W takim momencie. Bo! Wtedy. Kurczę, wyrobałem sobie dziurę. Znowu zdemolowałem całą podłogę. Dlaczego w ten sposób? Bo wtedy nie potrzebujemy tak dużego. Gdzie są moje czerwone proszki? Wszystkie odłożyłem. Co tu się dzieje? Nie potrzebujemy wtedy dwóch. A, bo zrobiłem porządki. Zobaczcie, wszystko mamy już ułożone w międzyczasie. I bierzemy zwykły guzik. Wtedy już nie potrzebujemy tak dużego opóźnienia, czyli ośmiotnikowego, żeby zdążyć wejść do windy, bo my sobie wchodzimy do windy. Płytki naciskowe oczywiście robią ściebę, że one coś robią tak naprawdę. Ale my po prostu używamy sygnału resortowego z kamienia. I tak, ten repeater wyciąga moc. To może musimy zamknąć troszkę ten obszar, żeby było widać, co tu się stanie. Tak, ten sygnał czerwonego proszku zostanie odcięty, ten zostanie odcięty, to będziemy podsłuchać, żeby było widać. I teraz tak, ten repeater, on sobie weźmie sygnał z tego bloku i go przekaże, natomiast reszta sygnału przyjdzie po prostu z góry tutaj naokoło i trafi do tego repeatera, więc żadnych dodatkowych tików z opóźnieniem nie będziemy mieli. I to dobrze, więc wszystko będzie działało dokładnie tak, jak działało wcześniej. Teraz tutaj zablokować. O. Tak? No z tym tylko, że teraz już mamy windę normalnie na działającą na guzik. I teraz właściwie więcej się nie zmieniło. Mamy guzik na górze, guzik na dole, wszystko jest pięknie, wszystko jest cacy. Tak. I myślę, że to będzie na dzisiaj w tym odcinku geometrycznej góry, bo strasznie nie dość, że. Nie dość, że się nie popisałem z rozkładem jazdy, to jeszcze mi czasu zabrakło. A i winda zajęła nam większość odcinka. Nawet jakbym chciał jeszcze coś innego tutaj skompletować do niej, to po pierwsze nie mam pomysłu, co by to mogło być na dzień dobry. Po drugie, i tak byśmy nie zdążyli się dobrze tym zająć, bo by się i tak odcinek skończył. Do zobaczenia w kolejnym odcinku geometrycznej góry. Cześć.